Dzień dobry, strumienie ruszają testowanie gier. Wavetail, gra za 130 zł. Zajmująca w tym momencie. Ło, 4 GB. Nie ma tragedii, ma być ładna. Deweloperzy w miarę trzeźwi i ogarniający. Wyszła 12. Nagrywamy to 13. Stan wojenny dzisiaj był, nie? Jaruzel Days. Zobaczmy. Eliasz? Muzyka adaptacyjna, adaptująca się? Ładne ikonki, co? Okej, okay. Muzyka zaraz wejdzie, mam nadzieję. Okej, okay, wchodzi. Adaptacyjna. Język mówiony. Okej, okay, nie ma ruskiego przynajmniej, a tekst... jest ruski, to dobrze. Ale nie ma języka... Jest tak, jak się cofa? Bug, przepraszam, jest. Sterowanko, wsadzik. Super, zobaczymy jak ta gra. Czy szybko rozkręca, czy jest fajna. Wiemy tylko, że jest ładna. Tak, teraz ustawimy FOV, prędkości kamery, wizualia. Możemy zmienić rozdzielczość i synchronizację. Jak wyłączę synchronizację, to miał więcej klatek. Tak, przełączanie szybowania i tak dalej. Powinno być ok. Jakby wam rwał ekran, dajcie znać, to przełączę. Ty, no i zjadło mi kursor myszki. Czy jest tutaj, dobra. I zaczynamy od nowa. Niestety jest tylko jeden zapis, więc trochę smutne. Zobaczmy. Zero oczekiwań. Dostana za darmo. Tak. Jedyna, nie mogę jej odsprzedać, więc zero korzyści. Pieniądze z kanału. O. Okej. Okay. Ciekawe. Dawam głośniej. Bo jest jakoś cicho. Grandma says that this is our haven, that the lighthouse keeps us safe. But a part of me wants more. It's hard to imagine that this was a different world once. That you could open your door, step outside, and just walk wherever you wanted to go. But that was before the fog, before the city sank, before the dirty paws showed up and took everything away from us. Dramaty. Spectacular sunrise, though. I guess the paws couldn't find a way to deprive us of that. Odbicia prawdopodobnie screen space'owe. Mamy w tym momencie 3 minutę materiału i zobaczymy, jak szybko się rozkręci. Ladies, my bum. Things that need fixing, I presume. Thing for Ursula over at the Sleepy Triplets. A leaking capacitor and some. They said you'd know. It's broken again? How does she manage? In my day, we knew how to care for our things. All right, Sigrid. There's some crab in the basket, too. Hello, Mr. Bane. Don't you have somewhere to be, Bane? We have work to do. Should be on my way. Fog's closing in. By the way, Doris, have you, talked to anyone lately? I never talk to anyone now, do I? They say the dirty paws have been seen by the plaza. I haven't spotted them myself, but... Is this your idea of a joke? Wish it was. Just be careful, will you? I could look after myself before you were even born, Bane. Now scram! The air seems absolutely saturated with gloom. We need more sparks if we plan to hold that fog back. I'm on it. Remember, no fiddling with your hands. Only use the net, or... they will burn my hands just as they always did Grandpa's. It's not my first time, Granny. You can't live on old marriage, Shrimpy. I tell you that. Now what are you waiting for? Klimatek w Hojraku. Tchórzliwym psie. Dobrze tak. Pierwsza, test stópek. Postać lewituje. Czyli tak, postać jest, już widzę ten, jest po prostu obiektem
Tak, wektorem, który wskazuje kierunek. Na padzie pewnie to jest płynne, bo można dać łagodny kierunek. Ech. No nic. Musimy złapać gwiazdki przy... Lewym się atakuje. Kontynuacja pod G. Damy temu szansę. Z pasją się skacze, okej. Ciekawość, to jest realistyczne. To jest fontanna i tu mają być jakieś sparksy, ale... Okej, są. Double jumpa gra nas uczy. Movement nie jest najgorszy. Może się rozkręcić, bo to jest jakiś motyw surfowania na tej... tym, to jest takie bycie córką Jezusa, tylko nie wiem, jak to jest usankcjonowane w świecie. Okej, są pierwsze elementy platformowe. Tak. Te efekty są ładne, no to nie jest najbrzydsza gra na świecie. Ale questy są... że twórcy nie ogarnęli, że to się już, ten człowiek zaśnie przy tym. Iris used to cause as a kid. Mom, did she play here a lot? Sigrid, I don't have time for chit chat. Go get those sparks. Cena jest 130 zł, cenią się, bo zrobili grafikę wyjątkową jakąś. Uwaga, nas teraz atak z powietrza. Nie nastąpił. Okay, found the ones by the memorial. Beach. Hey, Grandma. Why don't we have a stone for mom? Stones are for the dead. But she's been gone for so... what's with you today? Less talking, more spark collecting. Czasami są ścinki, jak widzicie, one są spowodowane pewnie tym, co... gry protonowe lubią najbardziej, czyli kompilowaniem shaderków. Jak gdybym był biczem, to gdzie bym był? Tutaj? Plaża to miejsce, gdzie tak, gdzie się spotyka ląd z wodą, więc... ale to nie jest to i przeważnie jest... Czy grałem w Ape Escape na PlayStation? Tak! 100 lat temu. A dobre skojarzenie, tak, to prawda. Dobra, gdzie tu jest sygnatura tego tam? Co, myślałem, że to znajdę na... na pomacku, ale nie. Że tak wyglądały ekskluzywy dla Stadii. Ty, to jest bardzo możliwe. Nie wiem, czy ta gra nie ma jakiejś takiej historii. Bo wychodzą teraz ekskluzywy dla Stadii, które nie wyszły na Stadię. Dobra, jeden blob jest tam, drugi jest tam. I zaraz, zróbmy te zaawansowane zagadki z Mario. Okej, są typowe takie, widzę, że ktoś miał problemy, bo ten jest typowy... typowa orientacja w przestrzeni, czyli słońce świeci z góry. Tak, dzięki czemu mamy cień pod spodą. No, skompiluj jądro. Mamy 40 klaciszek. Just to get the sparks, I wasn't... You know what can happen in those waters. There's a reason people don't go swimming, you know. More than a few feet down and... I know. Wróć do babci. Ładne są te efekty. No, to pewnie artysta musi odbić sobie pieniądze. Czy pracę sobie odbić pieniędzmi. Grandma? What was that about the dirty paws? I wish you'd never have to live in a world where that scum still existed. But are they really back? If they are,
We better be ready to batten down the hatches. I don't like the look of that. The lighthouse beam should have pushed it away. Okej, dobra, Siegfried znalazł, to jest gra ze Stadii. Okej, dzięki Siegfried. Okej, mamy, doszliśmy po 10 minutach ekran tytułowy, to jest dobry czas, tak? Przed kwadransem, żeby gracz się nie znudził. Google to kupiło, to nie może być złe, tak? Twórcy tutaj pewnie zbudowali jakiś domek, może jachcik. Kupili. Może też zbudowali, tak? To jest przygoda, jakby nie było. Czekaj, Google kupiło, bo nie miało wyjścia. Czemu nie miało wyjścia? Ciekawostka, to działało przed tym wydarzeniami. Mogliśmy chodzić po wodzie dużo wcześniej. Ej, to jest ten główny punkt sprzedający tę grę. Odbicia mi się podobają. Gdzie są fale? To na płyt takiej wodzie spokojnie to nie jest nic ciekawego. No i walka jak u Miyazakiego. There's something. Is it Anita? Did she capsize? It's not the boat. Just come see. Ta narracja to powinni przewinąć już, to jest tak nużące. I'll get the harpoon. No, it's not dangerous. It helped me save you. Helped you? Yeah, like. Just watch. Sigrid, are you out of your mind? We need more sparks, Grandma. I can go get them. Absolutely not. It won't hurt me, I promise. And technically, I'm not in the water, I'm just on it. We don't have a choice. Oh, have it your way, girl. But don't get used to it. O, są fale. Dobra, zobaczmy, czy mamy w którą mi tę 15? Tak. Shiftem by biegać szybciej. Nie, surfować szybciej. Dajcie falę. Te odbicia są dziwne, nie? Nie odbija się tam wielka mgła, tylko to... Okej, okay, pro wejście oczywiście. Wspaniała walka z PS2. Nawet PS1 bym powiedział. Nie było wyboru poziomu trudności.
Jeszcze jest takie coś, Jezu. Nie wiem, co to robi niestety. A, i musimy iść dalej, tak? Ale już dojedziemy, to jest jakaś też babka zaklęta w ten. W sensie jedynkę trzeba wcisnąć? Boże, nie wierzę. I tu się skończył budżet, rozumiem, na... rektorów, aktorów głosowych. Jezu, po co to jest? Nawet lepiej, że... Teraz tak, o co... Ach. Jest jakiś mechanizm przyciągania się przez ten. To jest na stadię, bo to jest tak proste. Podejrzewam, że z tym input lagiem coś się... Mi się wydaje, że widzieliśmy wszystko, co w ta gra ma do zaoferowania. Jest tak, ja mam za darmo, więc nie żałuję jakoś szczególnie. Może będzie w jakimś bundlu z 50 innymi takimi grami? Nie? Na pewno dla twórców fajna przygoda taką grę zrobić, dostać pieniądze od Google'a, to jest super. Czy to jest fajna przygoda do grania? Nie jest to zła gra, tak? Jak ktoś nie zna gier i to jest jego pierwsza gra, będzie się dobrze bawił. Może nawet 10. Nie wiem, co jeszcze muszę zrobić, bo niestety gra nie jest jednoznaczna w tych... Dobra, pojedźmy tam, gdzie chcemy pojechali, czyli... Tysiąc jednostek stąd. To jakaś mała wioska rybacka. Nie wiem, czy oni mnie krzywdzą, czy oni wchodzą we mnie. Że trochę Kena. No Kena chromosomowa, nie? Te fale były takie przyjemne, to by było dużo lepiej, ale są takie... No, nie ma fal. To jest też podobno jakiś popularny tekst teraz. I to pozwala nam czymś strzelić. Nie pamiętam, którym się strzela. Gra mi pewnie wytłumaczy. Uwaga, i dojeżdżamy do naszego punktu, do którego... Jest tutaj mapa? Okej, okay, jest mapa. Jest mgła wojny, którą widzimy po prawej. Mamy tak, mapę. Co mogę to sprawdzić? Przyspieszenie, przyciąganie. I ludzie. Gdzie poznajemy ludzi? Bardzo fajne. Odbicia, które chwaliłem, niestety no, wychodzą tak sobie. I uwaga, generatory. Możemy używać, by zasilać urządzenia, które są połączone do nich. Ja bym się używa generatora. Oni do mnie wpadają? Okej, okay, ja ich chyba zbieram. Doszło do włączenia generatora. I teraz podążamy za tymi kablami, jak gra nam tłumaczy. Dzięki temu dowiadujemy się, że tutaj jest przełącznik. Możemy go przełączyć lewym przyciskiem, tym samym, którym atakujemy.
Czy ładne są te efekty, tak? Czy za one są warte 130 zł? Nie wiem. Movement jest... No bardzo mi się nie... No nie jest giga tragiczny, ale... Denerwuje mnie to, kiedy ta postać nie ma swojej masy i jest... O, widzicie, teraz można zmieniać wektor błyskawicznie, bo nikt tego nie testował. Gdzie teraz gra chce, żebym szedł? Żebym teraz leciał tam, tak? No tam pewnie coś jest, ale nie wiemy, czy warto zbierać, bo nie wiem, czy są jakieś FOMO gamingowe rzeczy, czy na przykład znajdźki. To jest tak, jak wyjdziemy w mgłę, to co? Tak mówię, jako dziecko jak była bieda, komunizm, bardzo fajna gra wtedy. Tak? O Jezu, komunizm. Czy te sparki zbieramy, pewnie będziemy mogli się coś ulepszać, będziemy mogli. Może da się grafikę ulepszyć. Brakuje mi cieniowania, takiego dobrego shadingu. Okej, wracamy do babci. I zobaczymy, czy jest jakaś wielka, wspaniała nowość w tej grze, która teraz się odbiła? Coś mi odbiło na prawo. Która mnie odnowi, odbicze. Ciekawe. Dobra, ja umieram, ale nie wiem czemu. Że cień boli, ale dlaczego? Czy to nie było cienia? Przyszliśmy tutaj i... Chyba, że muszę się sprężać. Okej, rozumiem teraz, przepraszam. Ładny detailing tutaj jakiś się włącza. Teraz musimy za następną ściałką. Co tam, wywaliliśmy dziadostwo. Więcej sparku musimy znaleźć. Gra pokazuje, teraz się włącza pewnie otwarty świat. Tak, że musimy iść na plażę. Wow, fokus. Mamy chyba stateczek nawet. Jak go użyć nawet. Aha.
Wow, spacją się ładuje skok. Nie działa to. Od razu skacze. Jeszcze jakieś są problemy z tym statkiem, bo nas wywala za jego... z jego pokładu. Zobaczmy, czy będzie się kupić, czy co? Możemy zbierać stroje i szapeczki za jakieś pieniądze, ale kolor włosów możemy zmienić. Dać szapeczkę. Za 100, tak? Okej. Okay. Okej. Duniewski pyta o karty na Linuxie. Tak, działają bardzo dobrze. Jak będzie pan Basie Demon, możemy jutro pograć. Jutro rycerze honoru do sprawdzenia. Możemy nawet dzisiaj sprawić, ale nie sprawdzimy. Wrócimy zaraz do skrzatów. Trump, nie. Nie przyspieszyła. Dobra, jasny ten, ja usypiam. Boże, jaki dramat. Bardzo spoko, no na PS2 bym grał jak szalony, tak? Mi się cieszył, że jest bitka, że jest otwarty świat, świetna grafika. Patrzcie, kawalka. Jeszcze tylko się muszę skompilować te shadery i... Będziemy musieli wchodzić na wieżę. Fajne, fajne. Dobra, był zapis. Tu się może rozkręci, ale jakoś bym nie pokładał nadziei. No ciekawe, tak widzieliśmy. Dla dziecka za darmo, moim zdaniem spoko. Na Linuxie działa, więc... sprawdzone.